A może by tak się napić gorącej czekolady z Avizonoszem? Projekt trzeciej linii metra, trochę później. Strajk WKD, zakończony. Nowy mural na Warszawie Zachodniej. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I kto będzie pierwszą osobą, która przejdzie przez most na Pragę? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym w piątek, 26 stycznia. Zaczynamy! Witam Was tutaj, Cześć Sąż, i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z Tym. I tak, zaczynamy od tego, co jest zawsze najważniejsze, czyli awarii wind na stacjach metra. I tak, 3 tygodnie już są stacji metra Imielin, tutaj jedna winda nie działa, 11 tygodni Pole Mokotowskie, jedna winda nie działa, 5 tygodni Ratusza Senau, 2 tygodnie Ulrychów, 1 tydzień Bemowo, 2 tygodnie Świętokrzyska i 1 tydzień Placu Wilsona. Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o niedziałające windy na stacjach metra, i przechodzimy dalej do Wośku. No i tak, pierwsze co widzicie, to jest ten plakat, który się znajduje tutaj. Tak, no niezłe to jest. Plakat, który de facto jeszcze się nie pojawił w odcinku, bo dopiero teraz się pojawia, ma już dosyć w górę odjechaną cenę, bym powiedział faktycznie. Dokładnie teraz 355 zł kosztuje. Możecie go licytować w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Plakaty wszystkie, które są w ramach licytacji, są podarowane przez partnera kanału, którym jest Koleo. Link do wszystkich macie licytacji w opisie. Nie będzie w karcie, tylko w opisie, bo jest ich dosyć dużo. No i tak, plakat jest z napisem oczywiście Warszawa Falenica. Naprawdę mi się podoba. To był pierwszy plakat, który mi się najbardziej spodobał z tych wszystkich, które są właśnie w Koleo. Jest on tego dużego formatu, więc na spokojnie możecie go powiesić i dużo wam trochę zajmie miejsca. Dlatego też tutaj zajmuję całą moją to skrzydło drzwi od mojej szafy z ubraniami. No i tu jest, proszę bardzo, napis kolejowa linia Otwocka. Bardzo ładnie Golden Hour się tu prezentuje. Też piękne pociągi, znaczy piękny pociąg tutaj się znajduje, oczywiście wiadomo. Wiadomo, że to jest ta SKM-ka, tamta jedna z pierwszych. No i mamy najważniejszy element, który zawsze podziwiam cały czas, jak jestem na tej linii kolejowej numer 7 właśnie na tych stacjach, to jest napis do Warszawy i do Otwocka, i to bardzo mi się za każdym razem podoba. Więc proszę bardzo, jeżeli chcielibyście mieć taki plakat, i to jeszcze najprawdopodobniej z moim autografem, to zapraszam Was do licytowania. Aktualnie kosztują 355 zł, oczywiście licytacje są do końca tego miesiąca, a już w niedzielę będzie wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomijając to, jest też plakat z poprzedniego odcinka, Warszawa Stadion, jakby ktoś chciał trochę tańszy, to ten aktualnie jest tańszy. Warszawa Stadion też jest dosyć specyficznym miejscem, bo faktycznie dokładnie w tym samym miejscu, dokładnie przy wyjściu z tej stacji kolejowej, a właściwie przystanku kolejowego, aktualnie odbywa się finał i całe centrum Wośpu, więc to dosyć dobre połączenie, bym powiedział. Następnie mamy plakat Warszawy Centralnej, który też już jest za kwotę ponad 300 zł aktualnie. On się pojawił w pierwszym odcinku wośpowym w ramach Mniejsza z Tym i proszę bardzo, tak i on się prezentuje, bardzo ładny. Jeszcze wszystkie plakaty, jeszcze raz wszystkie przelecimy w specjalnym filmie, który się pojawi jutro a propos Wośpu i wam wytłumaczę też, gdzie będzie można mnie spotkać i tak dalej, zaraz wam powiem więcej. No i pomijając to, jest też najbardziej odjechana licytacja, jeeżeli chodzi o cenę, że za 630 zł aktualnie możecie wybrać miasto. W sensie, jeżeli wy wygracie tę licytację, to później mailowo kontaktujecie się ze mną i mówicie, jakie miasto chcecie, żeby po prostu było w kolejnym Okiem Avizonosza. Oczywiście to Okiem Avizonosza, które byłoby kolejne, byłoby wakacje, ale pytanie jest dosyć jedno i proste. Gdzie pojadę? No i to zależy tylko i wyłącznie od Was. Możecie wybrać dowolną miejscowość w Polsce, która jest w granicach do 30 km od najbliższej stacji bądź przystanku kolejowego. Dowolne miejsce. Naprawdę, może to być nawet de facto wieś. Ja o czymkolwiek nagram to Okiem Avizonosza i to może być dosyć ciekawa inwestycja. Nawet jeżeli będziecie... Nie, no, każda wieś jakieś ma, to coś tam ma. Nawet znajdę jakiś przystanek, historię, coś się znajdzie. Ale nawet wieś bym nagrał. Chociaż nie będę ukrywać, że wolałbym raczej jakieś większe miasto. Większe, mniejsze miasteczko, dowolne, może być z dowolnej przestrzeni Polski, naprawdę. Jestem przygotowany na wszystko, a sądzę, że dosyć to podejście i to, ten pomysł na miasto Okiem Avizonosza może coś z nami w formie w tradycji wośpowej na kolejne lata, bo to według mnie dosyć dobre podejście. No i na koniec też dosyć ciekawa licytacja. Jeżeli chcielibyście się ze mną personalnie spotkać, pogadać o inwestycjach, o różnych rozwojach, o tym, czego nie mówię na filmach, bo nie wszystko mogę powiedzieć Wam,
część mogę powiedzieć tylko i wyłącznie w węższej grupie, no to to wszystko o tym wszystkim, o jakichś ciekawostkach, o linii średnicowej, czy o tym, co się tam dzieje na budowie metra, a no to wszystko mogłem wam opowiedzieć przy gorącej czekoladzie. Nie przy kawie, bo ja kawę nie pijam, oczywiście druga osoba może się napić kawy, natomiast ja piję gorącą tylko i wyłącznie czekoladę. Oczywiście, żeby nie było, napój stawiam i w ten sposób możemy się napić i pogadać w jakiejś kawiarni o ciekawych inwestycjach i innych tematach warszawskich. Też do tego oczywiście macie link w opisie i do wszystkich poprzednich 5 licytacji, które przed chwilą zobaczyliście. Licytujcie, ja jestem bardzo ciekawy, z kim się spotkam, z kim pogadam, za ile wypójdą plakaty. To wszystko będziemy wiedzieć już w kolejnym Mniejsza z Tym, bo kolejne Mniejsza z Tym będzie już w lutym i w lutym wszystkie licytacje się zakończą. Wszystkie licytacje są do 31 stycznia, więc pamiętajcie, spieszcie się, one o różnych godzinach się kończą, więc pamiętajcie, żeby nie przegapić ich i nie zapomnieć o tym, że one są. Ja jeszcze będę o tym nas informować i najprawdopodobniej najgłośniejszą licytację, która będzie mieć najwyższą cenę, może nawet w formie live'a będziemy robić ostateczne faktycznie głosowanie, a właściwie licytowanie. Tymczasem, pomijając to, jeżeli nie chcielibyście konkretnie, jeżeli licytacje są ponad wasz budżet, zawsze możecie też dorzucić się do mojej e-skarbonki. Jakby ktoś z was nie wiedział, ja się nazywam Kacper Szmitka, więc tutaj będzie wam pisane, że to jest faktycznie skarbonka przypadająca do Kacpra Szmitka, więc zachęcam was do rzucania się do e-skarbonki albo do wpadnięcia faktycznie do nas. Jak zawsze, jak co roku, ja i Dominik latający samolotami spotykamy się, żeby zebrać pieniądze w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, chodząc z puszkami, znaczy ja z puszką, jedną puszką po całej Warszawie. I czemu to jest szczególne? A już wam tłumaczę. Ponieważ w tym roku zrobimy to jeszcze inaczej. O ile tak jak w poprzednim roku będziemy mieli i terminal, więc możecie u nas zapłacić albo kartą, albo blikiem. Również będzie można rzucić oczywiście gotówką tradycyjnie do puszki. Ja będę z puszką, Dominik będzie z terminalem, to również będziemy zbierać to najdłużej, jak możemy w naszym sztabie. Czyli od północy do 20. 20 godzin na nogach. Będziemy jeździć po różnych środkach komunikacji miejskiej w Warszawie. Będziemy jeździć do lotniska Chopina, będziemy jeździć SKM-kami, metrem, tramwajami, autobusami, chodzić nawet po Warszawie. Oczywiście jedząc też jakieś różne atrakcje, które są w cenie dla wolontariuszy na terenie całej Warszawy. Więc spodziewajcie się nas, że możemy się pojawić w dowolnej miejscówce. Będę też prowadzić na serwerze na Discordzie na Wizlandii mniej więcej raport, gdzie aktualnie się przemieszczamy i gdzie nas można spotkać. I jedno miejsce będzie, specjalnie na pół godziny się zatrzymamy w wyznaczonym miejscu, gdzie będziemy czekać na was, abyście mogli po prostu do nas wpaść. Postaramy się wybrać miejsce w miarę centrum, ale takie miejsce mimo wszystko, żeby tam też do nas osoby postronne mogły wpaść. Więc będziemy czekać i jeżeli ktoś będzie konkretnie chciał do nas przyjechać, będzie taka oczywiście możliwość, chwilę pogadania, krótkie zamienienie kilku słów. Gdzie dokładnie, to będę wam mówić jutro w specjalnym filmie poświęconym Wojśpowi, jak i również na moich socjalnych mediach, na Facebooku, Instagramie i na YouTubie w formie posta. Też to wrzucę jutro, żebyście mieli dokładną informację, rozpiskę, inne informacje, co dokładnie, co się będzie działo. Żeby nie było, będziemy chodzić w większej ekipie w nocy, no bo jak będziemy zwiedzać od północy do godziny 7, 8, to będziemy chodzić w ekipie pewnie 5 czy 6 osób, żeby było bezpieczniej, a później będziemy chodzić w mniejszych ekipach. Będziecie mogli poznać najprawdopodobniej w trakcie naszego chodzenia i zbierania pojawi się Jakub Sykut, Dominik będzie cały czas, inne osoby, które się pojawiają na kanale w mniejszy lub większy sposób. Też przed 12, 13 najprawdopodobniej możecie spotkać specjalne osoby, o których ostatnio trochę więcej mówiłem na kanale, więc zapraszam was serdecznie, a dla wszystkich hejterów, bo wiem, zawsze jest ich dosyć dużo, ostatnio coraz to więcej. A propos Wośpu, ja tylko i wyłącznie powiem jedno, jeżeli jesteście przeciwni tej organizacji, to oczywiście każdy ma swoją własną opinię. Ja powiem tylko i wyłącznie osobiście, czemu ja biorę udział w Wośpie. W tym i w poprzednich latach, zresztą tutaj mam plakaty, żebym już 29, 30, 31, to będzie 32 finał, jak jesteśmy razem. Czyli łącznie już 4 finały, kiedy faktycznie jestem wolontariuszem. Wcześniej jeszcze rok byłem bez bycia wolontariuszem, tylko tak po prostu chodziłem, bez puszki. Natomiast czemu jestem? A prowadzę prosto sytuację, inaczej by mnie tutaj już nie było, bo na pewno nie usłyszał i na pewno kanał Awizynosz by nie powstał, bo właśnie jak byłem młody, a konkretnie mały, było wszystkie różne rzeczy sprawdzone, żebym był idealnie zdrowy. I dzięki temu tak się potoczyło życie, że jestem tutaj i wam pokazuję i informuję was, co się dzieje w Warszawie, czy prowadzę Mniejsze z Tym, czy inne serie warszawskie. Inaczej najprawdopodobniej nikt bym tutaj nie dotarł, gdyby nie ten sprzęt, który już wtedy
mnie leczył. Więc tak, jakby ktoś z was jeszcze nie wiedział, to ja jestem z tego wieku, więc na spokojnie wszystkie różne sprzęty, które już Woźp wtedy wcześniej zakupił, mogą z niego korzystać i oczywiście płuca po pandemii, które aktualnie jest hasłem przewodnim, też są bardzo dobrym motywem, bo nawet w rodzinie mam osoby, które faktycznie mają problemy z płucami właśnie po pandemii. Ja to tam idę w bajery, ale dobra. Dobra, mniejsza z Woźpem i Awizynoszem. Licytacje, puszka i inne rzeczy macie w opisie. Więcej szczegółów jutro w filmie woźpowym, jak i również będzie jeszcze jutro film najprawdopodobniej albo z placu na Zdorzu, albo jeszcze z placu powstańców, z parkingu pod placem powstańców Warszawy, ale dobra. Przejdźmy do tematów jeszcze pozostałych mniejsza z tym, bo jeszcze jest parę licytacji innych. I trzecia linia meta. Trzecia linia meta również się pojawia. No i co z M3? Na razie trzeba ją zaprojektować i na razie termin zgłaszania ofert został przesunięty jeszcze trochę później, w związku z tym, że jest bardzo dużo zapytań do tego, co to jest, więc na to, że podaje cały czas, że budowa najprawdopodobniej mogłaby się rozpocząć w 2028 roku, trzeciej linii meta, więc jeszcze trochę nam zostało czasu, a sama inwestycja ma być zakończona do 2032 roku, bo do tego czasu jest zaplanowany nadzór inwestorski. Oj, przepraszam. Także tak to jest zaplanowane. Aktualny termin właśnie składania ofert powinien minąć 29 stycznia, ale został wydłużony do 9 lutego w związku z dużą ilością zapytań. Tymczasem, gdzie może być zielone lodowisko na Tłuczniu? Dużej ilości, ale nie wszędzie. Są trzy warunki, gdzie można zrobić faktycznie zielone lodowisko bez jakiejś większej modernizacji za pomocą przebudowy całego lodowiska tramwajowego. Gdzie można? Po pierwsze, tam, gdzie to lodowisko tramwajowe jest w dobrym stanie. To chyba dosyć oczywiste. Bez potrzeby remontowania przez najbliższe 10 lat. Więc to jest pierwszy warunek. Po drugie, tory muszą być ułożone na betonowych, a nie drewnianych podkładach. I to jest dosyć oczywiste, bo też drewniane podkłady są sukcesywnie wymieniane i usuwane z Warszawy. No i trzeci warunek dotyczy sprawnego odwodnienia. No bo jeżeli jest to schodnik w tym miejscu, czy inne zioła, to musi po prostu to być wydajne, jeżeli chodzi o samą wodę. I to są trzy warunki, gdzie można robić zielone lodowisko. Oczywiście też potrzebne jest finansowanie, środki unijne i tak dalej, ale wiadomo, o co chodzi. To są trzy najważniejsze elementy, a później można myśleć dalej, bez większej przebudowy. Kolejne aspekty to są dalej tramwaje i dalej zielone tramwaje, czyli demont Jana Pawła. Ponownie przetarg został ogłoszony i zobaczymy, co teraz będzie. W ponownym przetargu aktualnie jest trochę tych ofert. Wszystkie są poza budżetem, to jest problem, ale miejmy nadzieję, że może tramwajem kiedyś się udało to faktycznie przerobić, bo tam dosyć dużo planowanych jest opcji, nowych przebudów, nowych torów na rondzie Babka między innymi. Na Plac Grunwaldzki, stawki, dosyć dużo zmian, układ torowy tramwajowy nawet by się pozmieniał. Bardzo bym chciał, żeby ta inwestycja powstała faktycznie. No, ona jest planowana na jeszcze trochę czasu do przodu, tak? Więc jakby tu jeszcze możemy poczekać, bo jest to planowana na lata 2028-2029, ale i tak trzeba myśleć o tym, nawet jeżeli to jest dopiero za 5 lat. Kolejne aspekty to jest to, że nie tylko łącznie za Wizynosza możecie grać w Woźb, również WKTK przekazała do sztabów lokalnych w właśnie Podkowie Leśnej. Czekajcie, co tu mamy? Grodzic Mazowiecki, Podkowa Leśna, Brywinów, Pruszków, Milanówek i Michałów. Michałowicach, przepraszam bardzo. No i tak, co nam przekazali? Zaproszenia do spędzenia jednego dnia w wydziale naprawy i utrzymania taboru oraz na specjalny przejazd na trasie Grodzic Mazowiecki, Radońska, Podkowa Leśna Główna, Grodzic Mazowiecka, Radońska oraz przedmioty z logo WKD. Więc to też możecie zobaczyć w tamtych sztabach. Następnie, dobra nowina, skończył się strajk WKD. Już w końcu to zostało, udało się dogadać. Nie dziwię się, bo strajk był dosyć brutalny. Nawet jeżeli jest to ferie, to strajk był dosyć brutalny. No i informują, że od środy 24 stycznia udało się dogadać ze związkowcami i strajk został zakończony. Dobrze, ale w ogóle ten strajk nie powinien mieć miejsca, jeżeli chodzi o to, co się faktycznie wydarzyło. No i z innych jeszcze elementów, tak a propos Woźpu, też można wylicytować przejście z ministrem infrastruktury tunelem łódzkim. Ja miałem okazję przejść kawałek, ale można przejść na dłuższy odcinek i faktycznie jest aktualnie możliwe do wylicytowania, więc jeżeli chcielibyście przejść tunelem, który powstaje w formie łódzkiej średnicy, macie taką teraz możliwość. Kolejny aspekt ciekawy to jest oczywiście kolejowa średnica, ale chodzi o budynki. Kolejowa medycyna pracy nad średnicą. Chodzi oczywiście o ten tutaj budynek, czyli Aleje Jezińskie 56C, tak zwany suite center. No i tutaj on będzie przebudowany aktualnie na potrzeby
Kolejowej Medycyny Pracy i Biura PKP SA, więc aktualnie to będzie dobrane. Na roboty przeznaczono 9 miesięcy i przez ten czas to będzie wszystko tam przekształcane. Więc coś się też dzieje nad całą średnicą. Z innych tematów to jest dobra nowina, że jest już aktualnie pozwolenie na budowę centralnego portu komunikacyjnego, jeżeli chodzi o budowę tunelu pod Łodzią, czyli tunel dalekobieżny, bez stacji i przystanków kolejowych po trasie, tylko i wyłącznie sam tunel dla szybkich pociągów typu Pendolino. No i jeszcze z ciekawostek, pojawił się nowy mural na Warszawie Zachodniej. Jak będę na Warszawie Zachodniej to wtedy nagrywać film, to postaram się go sfotografować i wam pokazać. Jest to mural Kolej na zieloną energię. Bardzo mi się podoba to podejście. Jest on od PGE Energetyka Kolejowa i on właśnie na podstacji Warszawy Zachodniej się teraz tam znajduje. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, gdzie to jest. To jest na pograniczu dwóch inwestycji. Ordona i Warszawy Zachodniej. Więc jak coś, postaram się też pojawić, żeby to pojawiło się i pokazać wam to w filmie z Warszawy Zachodniej. Z innych tematów to oczywiście, pomijając to, że będzie 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to też będą biegi. W związku z tym, jak będą biegi od godziny 11 do 14 w samym dniu finału, czyli 28 stycznia, Most Świętokrzyski, Wybrzeże Szczecińskie na tym odcinku będzie całkowicie zamknięte. Ruch wstrzymany ogólnie na sobotę i niedzielę tutaj będzie zamknięty, ponieważ tutaj będzie najważniejszy i główny sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i całe epicentrum tego wszystkiego. Zamojskiego będzie otwarta, ale tutaj sama ulica Sokola będzie też zamknięta i Zamoście. Więc to jest zamknięte. Ogólnie w skrócie Port Praski i przestrzeń do Komocu Świętokrzyskiego będzie niedostępna. Ale pomijając to, będą właśnie objazdy wtedy dla linii 102, 125, 202, 146, 147, 162 i 118 czy 127. 509 też trochę inaczej pojedzie. Siódemka będzie mieć dodatkowe kursy do Alei Zieleniewskiej, jak i również 26 będzie mieć trochę więcej bajerów. I jeszcze z ciekawostek jest to, że będą jeździć specjalne oczywiście linie tramwajowe i autobusowe 32A i 32T i będzie jeszcze jeździć specjalna linia tramwajowa do Winnicy. Jak ta linia tramwajowa się nazywa? Sprawdźmy, bo w sumie nie pamiętam w tym momencie, tak na szybko nie powiem. Nie ma jej tutaj, ale będzie specjalna linia tramwajowa, która będzie jeździć właśnie na Winnicę. Przeszukujcie się na to. Ona będzie jeździć specjalnie, to będzie linia D, która będzie jeździć z Młocin do właśnie pętli tramwajowej Winnica. Tabory zabytkowe będą jeździć. Ja oczywiście nie będę jeździć w ramach taborów zabytkowych, jak zazwyczaj, bo będę kręcić się po całym mieście, zbierając z różnych miejsc. Najprawdopodobniej na linię D wpadnę chociaż na chwilę, bo nie będę ukrywać, że zabytkiem się przejechał na Winnicę, ale to bardziej tak okazjonalnie i tam też nie będę mógł zbierać, no bo tam będą wolontariusze z KMKM-u. Ogólnie KMKM też ma dosyć dużo ciekawych licytacji. Między innymi można na przykład wygrać przejazd symulatorem metra, który jest, znajduje się na samej na samym Wilczym Dole, czyli na STP Kabaty. Więc to też taki ciekawostek, tam dosyć dużo jest jeszcze ciekawostek, tam też na SKM-kę można wpaść. Więc właśnie a propos licytacji jest ich dosyć dużo, też oczywiście ZTM wystawił, jest też Dzień ZTM-em, trochę słabo mi na razie idzie. No i pomijając Dzień ZTM-em, można wylicytować przejście się mostem pieszo-rowerowym na Pragę, albo Kładce. Wiemy o tym moście mieliście przedwczoraj. A jak to by wyglądało? A może obejrzymy sobie po prostu ten filmik, żebyście wiedzieli lepiej, o co tu właściwie chodzi. Neil Armstrong, Tenzing z Hillarem, Amundsen, oni wszyscy byli pierwsi tam, gdzie byli pierwsi. Ty też możesz być pierwszy na tym moście pieszo-rowerowym jeszcze przed otwarciem. Oczywiście pod warunkiem, że wylicytujesz ten spacer w licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra w tym roku gra w bardzo ważnym celu. Płuca po pandemii dla dzieci i dla dorosłych warto brać udział. Ten most jest wyjątkowy. Ma 452 metry długości. Nie ma drugiego takiego w Polsce i niewiele jest takich w Europie. W najszerszym miejscu 16 metrów. Miejsca na to, żeby tutaj spokojnie się wychillować jest mnóstwo. A żeby przejść sobie spacerkiem z jednego końca na drugi, potrzeba 6 minut. Możesz to sprawdzić sam. To może być wyjątkowy dzień. Zabierz na most żonę, męża, córkę, syna, dziewczynę, chłopaka, brata, siostrę, psa, kogo ci tylko przyjdzie do głowy. My to sfotografujemy, będzie fajna pamiątka. Pierwszy raz na moście może być tylko jeden raz, a pieniądze z tej licytacji pójdą przecież na bardzo ważny cel, dlatego jeszcze raz zachęcam do tego, żeby licytować. Dobra.
No, więc jak coś, właśnie taka licytacja jest od Zarządu Dróg Miejskich. Poprzednio przypominam wam, że była Wysepa Drogowa, czy Słupek Odwójka. Od szwagra w sensie, więc tak. W sensie, w tym roku, gdyby był Słupek albo Wysepa Drogowa, to byście później zobaczyli w mniejsze z tym. Ja bym ją wylicytował. Jakby za tamte ceny, jakie o to poszło, to bym to spokojnie przelicytował. Chociaż teraz trochę mniej tych finansów mimo wszystko w tym aktualnym momencie, ale tak, to by poszło. No ale w tym roku jest wejście na pierwsze jako wejście na most. No, ja tego nie będę licytować. No, oczywiste czemu. Ale oczywiście zachęcam was do licytacji, chociaż już aktualnie cena jest dosyć odjechana, bo aktualnie już przejście mostem kosztuje ponad 1500 zł, dokładnie 1575 zł. Zachęcam was do licytowania, oczywiście sobie znajdziecie to jak coś na stronie ZDM-u albo na Allegro, gdzie są wszystkie licytacje w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na koniec taki temat inny, lotniczy. A mianowicie miliony na lotnisko Chopina z przychodów z Fast Track. Fast Track to jest taki element, dzięki temu bez kolejki przejecie bezpośrednio do strefy i wchodzicie do środka. Więc to dosyć dobry bajer, bo dużo przyspiesza. Ale trzeba do niego zapłacić. W strefie biznes oczywiście jest od razu. W niektórych skrzydłach samolotem też jest od razu w cenie, ale jeżeli nie, to musicie zapłacić jedne 39 zł i kurujecie na frost. Więc to jest dobre rozwiązanie. I z takiej oferty skorzystało w poprzednim roku 390 tysięcy osób. Trzeba przyznać, to nie są małe pieniądze. Więc ogólnie aktualnie lotnisko Chopina ma 36% przychodów pozalotniczych. Więc to jest ciekawostka. No i tak aktualnie sobie prosperuje lotnisko Chopina, więc nie jest, tutaj bym powiedział, źle. Na koniec pytania i sondaże i quizy mniejsze z tym. Quizów nie mam, bo nie mam na razie pomysłów i czasu, żeby je zrobić. Sondaży też nie ma, bo nie mam czasu, żeby się nad nimi zastanowić. Ja was tutaj ostatnio informuję, pokazuję wam czasami zdjęcia. Cały czas się pojawiają właśnie linki do nowych licytacji. Jeszcze będą dwa linki do tego plakatu, jak i również do gorącej czekolady, która powinna wlecieć dzisiaj, kiedy będziecie to oglądać. No i było pytanie jedno, gdzie pojechać w ramach tylko najbliższego okiema wznosza. Wygrał Olsztyn na 895 głosów, 37% z was stwierdziło, żeby pojechać do Olsztyna, więc do Olsztyna pojadę w kolejnym miesiącu, bo już w tym nie ma szans, żebym się wyrobił, więc spodziewajcie się, że w lutym pojadę do Olsztyna i jeszcze w lutym pojawi się film z Olsztyna. Jakie będą to inwestycje? Nie wiem, jeżeli mi się uda, to pojadę na dwa dni, tylko jeżeli jadę na dwa dni, to nie jadę samemu, jeżeli nie jadę samemu, to też będą ujęcia z drona FPV, więc byłoby ciekawie. Zobaczymy, co faktycznie będzie zrealizowane, co mnie najbardziej zainteresuje. Piszcie mi w komentarzach, jakie inwestycje według was nagrać w Olsztynie. No i to oczywiście jeszcze będzie jedno okiema biznesza z zupełnie innej lokalizacji. Natomiast gdzie pojadę w marcu, to zależy też od was, co będziecie pisać mi pod filmami z Olsztyna. Tymczasem jest was tutaj co teraz to więcej, dokładnie 14 750 osób, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Za obejrzenie kolejnego mniejsza z tym, takiego bardziej wośpowego, ale tak. O wośpie będę mówić jeszcze jutro więcej dokładnie o konkretnych licytacjach, gdzie będzie można mi spotkać i inne aspekty. Przypominam, że u nas można nie tylko i wyłącznie gotówką, jak i również można kartą i blikiem. No i oczywiście do puszki, jeżeli potrzeba, licytacje, zachęcam was do licytowania, jestem bardzo ciekawy, ile łącznie zbierzemy, już aktualnie jest astronomiczna kwota w porównaniu z tym, co ile uzbieraliśmy ostatnio i dużym tutaj elementem jest faktycznie to, że teraz jest Koleo oparty na kanału i dzięki temu są te trzy plakaty, które właśnie wyszły na licytację i one już całkiem ładne mają sumy, ale nie będę ukrywać, że też inne te dwie licytacje mnie bardzo interesują, licytujcie, jestem ciekawy, trzymam oczywiście kciuki za jak najwyższe kwoty, no bo później pójdą na oczywiście słuszny cel. Kto wie, może jeszcze dla niektórych z nas to się przyda, bo faktycznie pandemia, pomimo tego, że już nie ma aż taki duży licznik, to cały czas zbiera. Na przykład Dominik, który będzie chodzić teraz na wośpie. Ja też pamiętam, miesiąc temu przechodził znowu COVID-a i też go położyło dosyć mocno, więc to nie jest tak, że COVID zniknął. No dobra, tak czy siak. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Zachęcam was jak zawsze do zostania patronami Aviznosza. No i na koniec tylko wam powiem, właśnie powiem, co będzie w najbliższych dniach. Dzisiaj jeszcze powinien się pojawić film z Chmielnej, który jest już zmontowany. Tylko miniaturki jeszcze nie mam, więc tak. Mniejsza z tym też powinno się pojawić jakoś w miarę wcześniej, bo w piątki, soboty i niedzielę pojawia się więcej filmów. W sobotę pojawi się film o Wośpie, jak i również albo o Placu Powstańców Warszawy, albo o Placu na Rozdrożu. Kolejnego dnia pojawi się ten drugi film, czyli Plac Powstańców Warszawy łamany na Plac na Rozdrożu i pojawi się podcast właśnie o tym. Oczywiście zawsze rano o 7 się pojawia nowy film w formie shorts. No i w poniedziałek, jak już obudzę się ponownie po wośpie,
Nagram wszystkie rzeczy, które mam do nagrania tego dnia, bo też jest trochę tych rzeczy do zawizywania. Powinien się pojawić wieczorkiem, tylko tak mówię, wieczorkiem koło 21, 22 najprawdopodobniej pojawi się film z tramwaju do Wilanowa, który będę nagrywać w piątek, czyli dokładnie dzisiaj, kiedy to oglądacie. Więc też będzie jeszcze coś ciekawego. Film z Warszawy Zachodniej pojawi się ostatniego dnia miesiąca i będzie prosto z Warszawy Zachodniej i może niedługo przeleca się też tonem FPV przez Warszawę Zachodnią. Może pod ziemią, może nad peronami, ale na pewno nie nad pociągami, które tam będą jeździć. Te ujęcia i tak mogą być dosyć ciekawe i dosyć odjechane. Więc spodziewajcie się ciekawych filmów w najbliższym czasie, ale też muszę się przygotować, bo mi się sesja zbliża, więc nie powiem wam, że będzie mniej filmów, bo nie jestem w stanie tego zrobić, żeby zrobić mniej filmów. Ale po prostu może mniej będę się trochę nie angażować, no, może po prostu będę mieć jeszcze więcej rzeczy na głowie. Tymczasem do zobaczenia. No i co ja mogę powiedzieć? Przez 20 godzin festować w formie Wośpu to... No tego jeszcze nie robiłem, ale kto wie, może nie będzie tak źle. Cześć!